Księże Tomaszu, miło nam przywitać Ciebie w imieniu wszystkich parafian w naszym Kościele. Jest to dla Ciebie nowa droga duszpasterska, którą na Twojej drodze kapłańskiej postawił Pan Bóg. Ufamy, że Twoje powołanie wzmocni naszą wiarę, że będzie owocowało to wszystko skutecznym prowadzeniem nas duszpasterską, że będziemy owoce Twojej wiary wykazywali codziennie. Ufamy jednocześnie, że i Ty znajdziesz wśród nas swoje miejsce. Życzymy błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże. Witamy księdza wikariusza Tomasza w parafii świętego Wojciecha w Czerwieńsku. Kapłan to dar dla Kościoła. Wasza obecność daje nam wielką radość i braterską pomoc. Kościół oczekuje, że będziesz go kochał i słuchać jego głosu i podążać za jego wskazaniami. Ponadto, aby ksiądz wikariusz zawsze był godnym dzieckiem, nieustraszonym świadkiem wiary chrześcijańskiej, gorliwym pocieszycielem parafian w jej ciągłych utrapieniach, wiernym i rzeczywistym apostołem miłosierdzia Chrystusowego. Niech Matka Najświętsza ma księdza w swojej opiece i błogosławi. Witają parafianie, matki różańcowe, miłośnicy Pisma Świętego, krąg biblijny, przyjaciele paradyża i czciciele krwi Chrystusa. Taka to do wikariuszy, współpracowników księży proboszczów, jak zwał, tak zwał. One często zmieniają. Do proboszczów się przyzwyczajacie, bo są na dłużej. Chodzi tak, biskup zmienia również ich proboszczów. Natomiast my wikariusze kilka lat i przechodzimy z parafii do parafii. Taka nasza rzeczywistość, ta wikariuszowska, tymczasowa. No, zaczynam przygodę tutaj, w Czerwieńsku. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracowało. Jest polskie przysłowie, nie chwała dnia przed zachodem słońca. Ale mam nadzieję, że będziemy razem dążyć do świętości. No, taki jest cel. Dojść do nieba przez święte sakramenty we wspólnocie Kościoła. Także już teraz dziękuję za każdy dar modlitwy w naszej intencji, księdza proboszcza, moim własnym. I księdza Eugeniusza również, bo to pomodlitwa jest nam potrzebna i zapewniam o swojej modlitwie. I mam nadzieję, że ten czas tutaj w Czerwieńsku będzie miło razem spędzony ku chwale Pana Boga, na drodze do świętości, na drodze do nieba, gdzie Bóg nas oczekuje. Ja tylko jeszcze może dodam, żebyśmy trochę poznali księdza Tomasza. Wstąpił do seminarium, będąc na studiach informatycznych we Wrocławiu. No i stamtąd, słuchajcie, przerwał studia informatyczne, wstąpił do seminarium, także jest po informatyce, komputery to ma tu w takim paluszku. Druga rzecz, to jest od 13 lat księdzem, tak? Staje się 13 lat, także to już doświadczony ksiądz. No i nasza parafia jest jego piątą parafią. I ksiądz Tomasz też, chcę powiedzieć, studiuje teraz obecnie studiuje prawo kanoniczne, także tutaj trochę dwa dni w tygodniu będzie trochę zajęty swoimi studiami, studiuje w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja także serdecznie witam, cieszę się, no i myślę, że tutaj obyś się dobrze czuł i mógł realizować swoje kapłaństwo i ubogacał nas swoimi charyzmatami.